No hej wam, cześć. Jedziemy dzisiaj nad staw po raz kolejny zresztą. Siarnia już w wodzie, jest odstawię do cienia rower. No jest, że tak powiem, pogoda no tropikalna dosłownie. Szarik już jest bardzo ładnie zagojony. Też się pytałem weterynarza: Fela, co ty tam masz? Ona ciągle coś znajduje. No, czy już może po tylu dniach co jest? No i powiedział, że oczywiście no nie w jakieś brudy, a woda jest ogólnie bardzo ładna. Oczywiście jak na nasz staw. Poza tym no teraz jak jest tak gorąco, no to aż nie mam serca odmawiać Szarikowi. A on też zresztą nie, że tak powiem, nie siedzi w tej wodzie tak długo jak Fela, nie? No bo Fela to jest wydra. No, podlewanie oczywiście musi być, no bo już od zeszłego czwartku nie pada u nas, więc dobrze mówię? No, dobrze mówię. Co Fela powiesz? Już tam lecisz do tego. No, zresztą jaka woda jest, wiadomo po tym dolaniu. No tu widać, no myślę, że jest całkiem fajne. Przeźroczysta jest. O ile ją jakieś zwierzę ją nie zmąci. Także no, chodzimy. Tak często jak można, przynajmniej parę razy dziennie. Szarik! No, jest, ale wiadomo, teraz tu ciągle musi być kontrol. Tylko, dobra. No strasznie jest gorąco. I cały ten tydzień taki ma być. Ciężko będzie przetrwać. Teraz też, no. Ale nie wchodź na Fela. Fela, zejdź. No tyle miejsca masz. I akurat na tu, gdzie nie wolno. Dobra. Opiera się na tej skrzynce, więc no, kije można powyciągać. To daj Fela, jak już go wyciągnęłaś, to odpływa. No. Czuję, że zjeżdżam pomału. Fela, widzę, że się ładnie wykąpała. Teraz no, dwa dni nie było filmów, bo mieliśmy, zresztą nadal mamy, można powiedzieć, taki zjazd rodzinny. Więc wiadomo, były ważniejsze sprawy. Szariczek to wiadomo, on tak trochę dla osób, co nie zna, to jest mniej taki przyjazny, nazwijmy to. Więc go trzeba było pilnować, ale Fela, te osoby, co już znała z wcześniej, no to wiadomo. A niektóre poznała po raz pierwszy. No i też nie było problemu. Też ona największy, znaczy najbardziej ją, jak to nazwać, nie może się opanować, jak widzi jakieś takie, no, mniej więcej kilkuletnie dzieciaki biegające, to co dla niej jest. No, też by chciała pewnie z nimi biegać, ale bardzo ją nosi wtedy. Musiała się przyzwyczaić. O, już w kukurydzę weszli. Szarik!
proszę tu wrócić, bo jak ja cię nie widzę, no to już sobie myślę, że mi gdzieś polecisz, także musisz być w zasięgu wzroku. Także psiaki się kąpią. No, szary jak wszedł nawet głęboko. Ładnie, ładnie. Jeszcze wziąłem dla nich, kupiłem ostatnio takie ciekawe smakołyki. O, nawet dobrze, bo... A ty, Fala, co tam robisz? Jesteś tu, dobrze. Łatwe do otworzenia były. To pójdziemy tam. Chodźcie tam do cienia. Bo mi na słońcu się nie chce. Nie chcę stać. Fela, chodź, też dostaniesz. Tak, ty już jesteś, to już. Już ci daję, Szary, czekaj. Już dostajesz. Ale, ej, nie wolno tak skakać na mnie. Rzeczy masz poczekać. No masz. Te Fela dostaniesz, poczekaj. Ej, teraz kolej Feli. Szarik, teraz to jest dla Feli. Dla Feli to jest. Proszę. Smaczne? Tak. No, są jakieś tam filet z piersi kaczej. Nie mamy kaczek, więc... A. Szarik się opanować aż nie może, dobra. Ty masz jeszcze jeden, bo jesteś większy. Ten dla Feli jest. Dobrze. Dobrze, tak. No, Szarik dostał 3, Fela dostała 2. Ale jeszcze będzie na później, nie? Teraz chcecie wszystko zjeść? Ja wiem, że byście chcieli. Ale to chowamy na później. Teraz na szczęście się trochę... No, Feli aż się odbiło. Teraz się na szczęście trochę wiaterek zrobił, to... Chociaż tyle. Dobra, psiarnia wykąpana. No białka, że tak powiem, śpi. Jest na podwórku, tam sobie w cieniu. W cieniu sobie posypia. No coś, Szarik, znalazłeś, tak? Co tam ciekawego masz? Nie wiem, Feli, rzucimy jakiegoś kija? Ten trochę gruby jest, ale... Fela, pójdziesz po kija? Fela? No, Fela już jest zajęta kopaniem. Halo? Kontaktu brak. Coś wywęszyła. Halo, Fela. Ziemia do Feli. Jest jakiś kontakt? Fela. Ostatnio go wyciągnęła. Myślałem, że zabierze do domu, bo taki jest... Taki jest psi, widać ten patyk, który by pasował, ale nie wzięła go. Tak, Szarik, tak. No, Szarik się dobrze czuje. Wszystko z nim jest... Dobrze. Teraz no będzie kolej Feli. Na zabieg. Jak już Szarik no już doszedł do siebie, to myślę, że teraz akurat Felę też zrobimy. Można powiedzieć hurtem. Fela. No i chyba nie będzie pływania po partych do stawu, bo Fela jest zajęta. Fela, słyszysz mnie? Nie, Fela... Fela nie słyszy. Co ty tam takiego znalazłeś, co? Jak chcesz, Szarik, to... No, weź sobie go. Weź.
No, to szariczek chociaż się zajmie tym kijem. Tak, on jest taki fajny, namiąknięty. Dobra, no, myślę, że wracamy. Teraz jest taki praktycznie najgorętszy, no prawie. Najcieplej to jest chyba gdzieś koło 16, bym powiedział. To jeszcze nie jest ten moment. Co ty tam, Fela? Ciekawe, że jak pójdziemy, Szarik, to ona w ogóle zauważy, że my sobie poszliśmy. Dobra. Idziemy, Szarik, możesz kija zabrać. Lecimy do domu. Dobra. To co? Dzięki za oglądanie, oczywiście. I trzymajcie się. Także cześć wam. No, Fela to już jest, ona jest zajęta. Zresztą Szarik też.